będziemy o nim mówić za tydzień z Markiem Żylkowskim. Antoni Pik, Antoni Peake, tak się to pisze. Poszukaj sobie jego książki, jest wydana po polsku, bardzo ciekawa. On wypracował taką koncepcję, która mówi, że żyjemy w kółko. I on stara się podać na to jakieś dowody. Ta książka, ta koncepcja jest bardzo skomplikowana. Natomiast ona mówi, że déjà vu i inne podobne zjawiska, bo są też inne, to jest dowód na to, że żyjemy w kółko. Że kiedy zamykamy oczy w momencie śmierci, to to życie się rozpoczyna na nowo. On się tutaj odwołuje do takich koncepcji jak ten wieloświat, hipoteza wielu światów Everetta. Jest to ciekawe, ale bardzo skomplikowane, także Michał, polecam Tobie właśnie taką koncepcję. Kolejne pytanie z tej listy, bo Deko pyta, czy są jakieś przesłanki, dowody, by o reinkarnacji mówić? Czy są dowody naukowe na istnienie reinkarnacji? Jeżeli chcielibyśmy takich dowodów szukać, to musimy spojrzeć na dwie sfery. Po pierwsze, relacje z regresji hipnotycznych. I one nam mówią, że dana osoba jest czasem w stanie po prostu cofnąć się do momentu przed narodzinami. Trafia wtedy albo do świata pomiędzy wcieleniami, albo trafia do innego życia. No i zbierane dowody, zbierane relacje sugerują, ciągle mi się wyłącza tablet, także tutaj nim operuję, musicie mi wybaczyć. I ta osoba w stanie regresji hipnotycznej jest w stanie się przenieść do innego życia. Jest tylko jeden problem, bo są sceptycy, którzy twierdzą, że każdy z nas w głowie buduje sobie swoje własne alter ego. Może nawet więcej niż jedno. I niekiedy w czasie hipnozy regresyjnej trafiamy po prostu do naszego budowanego czasem przez lata alternatywnego ja, do swojej alternatywnej osobowości. Także są osoby, które po prostu nie wierzą w regresję hipnotyczną. Są osoby, które tak jak Michael Newton czy Lidia Stawowska, Polka, która zajmowała się problemem reinkarnacji w kontekście właśnie regresji hipnotycznej, uznają to za dowód. No ale ci, którzy w reinkarnację nie wierzą pod tym kątem hipnotycznym, mają drugi dowód w postaci wspomnień reinkarnacyjnych u dzieci. No i tutaj jest już poważny problem, bo to zjawisko zostało dość dobrze zbadane i jest badane cały czas. Jeżeli znacie albo jesteście czytelnikami moich artykułów, to ja bardzo często pisałem o doktorze Ayanie Stevensonie. Ian Stevenson to był taki kanadyjski psycholog, psychiatra, który zajmował się tym problemem. On zgromadził, teraz już nie pamiętam, ale bardzo dużą liczbę relacji o dzieciach, które posiadały wspomnienia z poprzedniego życia. I to były bardzo różne przypadki. To nie tylko były takie przypadki, że dziecko pamiętało na przykład szczegóły z poprzedniego życia i mówiło o tym, ale to były też historie, kiedy dziecko odziedziczyło z tego poprzedniego życia znamiona na przykład. Takim charakterystycznym elementem w przypadku dzieci reinkarnacji było to, że one zazwyczaj mówiły o tym, że w tym poprzednim życiu zmarły śmiercią tragiczną. Czyli to często było tak, że im bardziej drastyczna śmierć w poprzednim wcieleniu, tym żywsze wspomnienia u tego dziecka reinkarnacji. Problemem było to, że te wspomnienia były nietrwałe. One się uaktywniały, powiedzmy, no, kiedy się dziecko uczyło mówić, to zaczęło opowiadać o tych historiach reinkarnacyjnych. A potem przestawało. Zazwyczaj przestawało w momencie, kiedy szło do szkoły. No bo to był już taki moment, kiedy dziecko było zmuszone do określenia siebie. Był taki duży nacisk ze strony społeczeństwa i rodziców. No powiedz, kim ty w sumie jesteś? Czy jesteś tym, powiedzmy tam, Stasiem? Czy jesteś tym, nie wiem, Januszkiem z poprzedniego wcielenia? Musisz wybrać. I zwykle te dzieci porzucały te wspomnienia reinkarnacyjne, chociaż Stevenson je potem odwiedzał przez lata, przez dekady w sumie. No i się okazywało, że oni niekiedy pamiętali tam niektóre szczegóły. Natomiast ta presja ze strony otoczenia, ze strony rodziców często powodowała, że te wspomnienia się zacierały. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że
Według mnie największą wartość miały te relacje Stevensona o dzieciach reinkarnacji, które pochodziły z kręgów kulturowych, gdzie się w reinkarnację powszechnie nie wierzy. To znaczy, na wstępie swoich prac, teraz się będę przesiadał, na wstępie swoich, we wczesnych etapach swoich prac, pracy badawczej, dr Ian Stevenson skupiał się na przykład Sri Lance, na Kambodży, nie Kambodży, nie, takie państwo Kambodży jest, nie pamiętam jak ono się nazywa, w każdym bądź razie Laos między innymi i tak dalej, i tak dalej. I tam się powszechnie w reinkarnację wierzy, tak samo jak w Indiach. No i problem był taki, że zarzucano mu, no panie, co pan bada? No przecież jak oni tam w reinkarnacji wierzą, to sobie zawsze znajdą dowody. No ale znalazł też wiele historii z kręgu kulturowego, gdzie się w reinkarnację nie wierzy. No i to już było ciekawe. Szczególnie te przypadki europejskie do mnie przemawiały. Zapuść dłuższą brodę, to będziesz wyglądał jak Majer. Majer, tak, rzeczywiście. Nie, nie będę zapuszczał dłuższej brody, bo czasami przeszkadza mi. Dobrze, pytanko jakieś tutaj. Czy reinkarnacja jest ewolucją duszy, pyta pan Konrad Gładysz. To zależy, jak na to patrzymy, bo tak jak powiedziałem, są różne możliwości. To zależy też od tego, jakie jest państwa osobiste nastawienie. I ja nie jestem w stanie powiedzieć, która opcja jest dobra. Według mnie reinkarnacja istnieje. W jakimś stopniu są dowody na to, że ta świadomość nie przepada. Natomiast co się dzieje, że ta świadomość wraca na Ziemię? No tu już jest pewien problem. I teraz, czy to jest ewolucja duszy? Nam z perspektywy religijnej najłatwiej jest to pojąć. Natomiast nie jest wykluczone, że ten obraz jest szerszy, że ten proces jest szerszy i my go postrzegamy tylko z naszego ziemskiego punktu widzenia, bo to jest bardzo łatwo sobie wymyśleć taki schemat, no bo skoro ta dusza wraca, to musi wracać po coś, no bo nie wracałaby po nic. A jeżeli wiecie, to jest szersze spektrum, szerszy schemat i my tylko widzimy jedną jego część, to nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta ewolucja duszy następuje. No bo najłatwiej, jak mówiłem, dojść do wniosku, że dusza wraca, bo się chce czegoś nauczyć. A może jest inaczej. Tego nie wiemy tak naprawdę. Pytanie, czy czym więcej cierpienia, tym lepiej dla duszy? To pytanie chyba już padło na tej części społecznościowej, mam je tu przygotowane. Nie wiem, czy czym więcej cierpienia, tym lepiej dla duszy. To jest bardzo chrześcijański światopogląd, że zresztą w ogóle jest taki paradoks, że w Europie bardzo rozpowszechniona jest wiara w reinkarnację, szczególnie w narodach słowiańskich. W Polsce, na Białorusi, w Rosji, ale też na przykład na Litwie. Ogólnie wśród Słowian i Bałtów ta reinkarnacja jest bardzo popularna. I kiedy prowadzono na przestrzeni lat badania sondażowe, to za każdym razem się to pokazuje. Oczywiście reinkarnacja nie jest do połączenia z chrześcijaństwem, ale jakoś ona tutaj funkcjonuje. No i czy to cierpienie ma tutaj jakieś znaczenie? No, jeżeli spojrzymy na to pod kątem tego, co badał Stevenson, to rzeczywiście było tak, jak powiedziałem przed chwilą, że te dzieci miały tym żywsze wspomnienia, im coś gorszego je spotkało, ale czy to odgrywa jakąś rolę, to nie wiem, może to chodziło o kwestię emocji, tak? Że im bardziej ktoś ginął w sposób nieoczekiwany, tym te wspomnienia reinkarnacyjne były żywsze. Czyli uważa pan, że reinkarnacja istnieje, a nie jedno życie i raj albo piekło? Tak, tak mi się wydaje, że tak jest, tylko podkreślam jeszcze raz, nie jestem pewien, czy to, jak się reinkarnację wyobraża, czyli że ta dusza wraca i potem wraca znowu, to jest aktualny rzeczywisty obraz tego, jak to przebiega. Bo jak mówię, może też być tak, że istnieje to pole świadomości i my jesteśmy odszczepami tego pola świadomości. I wtedy też dochodzi do takiej sytuacji, że
reinkarnacja nie występuje w takiej formie, jak wierzymy. Innymi słowy, że dusze są i one wracają do tego pola świadomości po śmierci. Natomiast pytanie, czy my, mówiąc o pamięci reinkarnacyjnej, mówimy o rzeczywistej pamięci duszy jako jednostki, czy o pamięci podłączaniu się do tego pola świadomości, do tej kroniki Akaszy? Czy zna Pan jakieś ciekawe przypadki wiarygodne reinkarnacji z terenu Polski? Powiem tak, nie ma takich przypadków, jak badał Stevenson, bo Stevenson nie zgłębiał. U nas takie przypadki były. Były, tylko że one były zamarkowane, one były opisane i nie były zgłębione. W przypadku Stevensona było tak, że on starał się na przykład znajdować ludzi, po prostu posiadaczy tych wspomnień reinkarnacyjnych i docierać do rodzin zmarłych osób i starać się jakoś zweryfikować te wspomnienia, te informacje uzyskane od dzieci. Także w Polsce takie przypadki były. Mam kilka zresztą takich. Kiedyś niedługo będzie u Atora odcinek na temat reinkarnacji. Tam kilka takich przypadków powiedziałem. No ale to są u nas, to są zwykle takie historie mało spektakularne. Oczywiście było kilka takich. Jedna z nich została opisana, przedstawiona przed laty w programie Nie do wiary. I tam było, to była taka typowo stevensonowska sprawa, że była dziewczynka, która pamiętała śmierć swoją w poprzednim życiu. Natomiast w wielu przypadkach, które do nas trafiały, do mnie czy do nieznanego świata, no to było tak, że dziecko na przykład mówiło o poprzednim życiu i było to dla jego rodziców bardzo niepokojące. Natomiast często było tak, że to się ograniczało do mówienia o tym, a coś się tam stało, kiedy byłem inną osobą i tak dalej. Jak się wyrwać z pętli reinkarnacji? No to trzeba zapytać o to mistrzów duchowych ze wschodu. Nie wiem. A czy jak mówię, my dzisiaj staramy się rozmawiać o reinkarnacji w sposób bardzo areligijny. Nie chcę udzielać żadnych informacji, które mogą mieć charakter, które mogą zalatywać po prostu jakąś indoktrynacją religijną. Ja mówię, jak to wygląda z takiej perspektywy parapsychologicznej. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Raspberries TV pyta, czym jest reinkarnacja, na jakiej zasadzie działa i czemu służy? To jest bardzo ważne pytanie ogólnie, dlatego że po pierwsze to my żyjemy w kulturze, która akcentuje istnienie bezcielesnej świadomości, czyli duszy. Chrześcijaństwo podkreśla istnienie duszy, natomiast nie akceptuje reinkarnacji, bo ona stoi w sprzeczności na przykład do doktryny zbawienia. No ale skoro istnieje ta reinkarnacja, to musi też istnieć ta bezcielesna świadomość, która dokonuje tych migracji. Także tak to wygląda, no, z takiej najprostszej perspektywy. Reinkarnacja, jak na samym początku mówiłem, wędrówka dusz to jest sytuacja, kiedy bezcielesna świadomość lub dusza wędruje między kolejnymi etapami rozwoju na Ziemi. Natomiast są przypadki, i jest ich nawet całkiem dużo, może to jest materiał w ogóle na oddzielny odcinek, kiedy ludzie mówili o wspomnieniach z innych planet, na przykład. Najbardziej znanym przykładem jest ten chłopak Borysek lub Boryska. Ale były też inne przypadki. Albo też mówili o wspomnieniach reinkarnacyjnych z bycia zwierzęciem na przykład. To też bywało. Tylko o tym się powszechnie nie mówi, no bo to tak, wiecie, odbiega od tego, jak to zjawisko jest postrzegane. Zatem, tak jak Wam mówiłem, to jak postrzega się reinkarnację w postaci tej wędrówki dusz pomiędzy kolejnymi wcieleniami, to jest tylko jedna z możliwości. Bo może być tak, że jak mówię, reinkarnacja w tym rozumieniu nie istnieje. Istnieje jakiś tam wszechświatowy bank danych, który jest nazywany kroniką Akaszy i po prostu
świadomości się do niej podłączają i stąd biorą te informacje na temat kogoś, kto kiedyś żył. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli na przykład dziecko w wyniku jakichś procesów, których nie rozumiemy, zyskuje dostęp do tych informacji o życiu kogoś innego. I też poprzez coś, co dr Stevenson nazwał psychoforem, ono sczytuje z tego wszechświatowego banku danych informacje na temat na przykład śmierci tej osoby. I z tego biorą się te wszystkie znamiona reinkarnacyjne. Także jest to dość skomplikowana sprawa. Tak, Pan Piotr tutaj zadał pytanie, albo w sumie nie pytanie, taki komentarz wysłał. Wszystko jest zaplanowane, przewidziane i powtarzane. I to jest bardzo dobre określenie, bo my musimy spojrzeć na kwestię tej reinkarnacji potencjalnej z takiej perspektywy, że czas może być czymś zupełnie innym niż nam się wydaje. Że czas i przestrzeń zupełnie inaczej funkcjonują. I jeżeli my spojrzymy na te ustalenia nauki wyprzedzającej, mówiące o tym, że na przykład istnieje więcej niż jeden wymiar, że czas ma zupełnie inną naturę niż nam się wydaje, że wszystko tak naprawdę może być już zaplanowane, to nam się robi trochę mętlik w tym rozumieniu reinkarnacji, co nie znaczy, że ona nie istnieje. Coś więcej w temacie poprzedniego życia na innej planecie. Dolores Cannon pewnie dzięki dobrej książki. Nie, akurat nie Dolores Cannon. Ja spotkałem się po raz pierwszy z takimi relacjami u Brada Steigera. To był taki pisarz amerykański, który zajmował się bardzo różnymi aspektami zjawisk z pogranicza. On pisał o ludziach, którzy posiadali wspomnienia reinkarnacyjne związane rzekomo z innymi planetami. Jaki jest związek reinkarnacji z tak zwanymi starymi duszami? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo te stare dusze, jak to niekiedy się określa, mogą być dowodem na istnienie tego, że reinkarnacja przebiega jednak w takiej formie, jaką sobie większość ludzi wyobraża. No ale jest też problem. No bo jeżeli na przykład ja byłem kiedyś kimś innym, to dlaczego większość tej wiedzy w obecnym życiu, którą zgromadziłem sobie kiedyś, jest teraz zablokowana? No i tutaj rodzi nam się już pewien paradoks w rozumieniu tej koncepcji. No właśnie, i tutaj determinizm, jak pisze Paweł Zieliński, określa też znaczną rolę, bo my funkcjonujemy na zasadzie takiej, która wynika z naszej filozofii, z naszej religii, z naszych przekonań. Natomiast to może być tak, że wszechświat i ten zaświat, w którym funkcjonują świadomości, tak zwane dusze, opiera się o takie realia, których my nie rozumiemy, bo są absurdalne z naszego punktu widzenia. Brad Steiger, tak się pisze, nie wiem, on chyba nie wydał żadnych książek w języku polskim. Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Anna Niedźwiecka pyta, skoro istnieje reinkarnacja, to jak ma się do tego zjawisko duchów czy dusz widzianych przez inne osoby? Czy te osoby się inkarnowały, czy jeszcze nie? No chyba, że ten świat jest bardziej złożony. No właśnie, to istnienie duchów, które pozostały na Ziemi, można rozpatrywać jako kolejny paradoks, no bo na przykład w relacjach zebranych przez doktora Stevensona zdarzały się takie przypadki, kiedy dziecko nie tylko pamiętało swoje poprzednie wcielenie, ale też na przykład pamiętało, co się działo w międzyczasie. Czyli w tym okresie, kiedy ono było zawieszone w tej rzeczywistości i nie miało wcielenia, było po prostu duchem. No i tam się pojawiają bardzo ciekawe informacje, że po prostu czekało to dziecko do czasu, aż się wcieli. Ja Wam polecam moje publikacje na temat reinkarnacji, które ten problem poruszają. Natomiast rzeczywiście, może to jest tak,
że to wszystko, jak mówiłem, jest bardziej złożone. My to oceniamy z bardzo ludzkiej perspektywy, że istnieją świadomości, że istnieją duchy, dusze i że to wszystko jest uwarunkowane, uzależnione od tego, co my na Ziemi robimy. Ale może te młyny zaświatowe mielą w zupełnie inny sposób. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o te duchy, kwestie duchów, jak ja to widzę, jak ja to rozumiem, no w większości przypadków rzeczywiście to wygląda tak, jakby, w sumie to są takie trzy modele, o których mogę powiedzieć. Fajny byłby lajd o duchach na Halloween. Mógłbym tam wiele o tym opowiedzieć, a może zrobimy. W każdym bądź razie duchy, mechanika działania duchów jest taka, że po pierwsze, w pierwszym przypadku to zależy to od percepcji obserwatora, to znaczy zwykle to osoba widzi ducha, bo ma takie zdolności, które pozwalają na kontakt z domeną, w której te bezcielesne świadomości istnieją. I to, czy my sobie to nazwiemy światem duchów, czy wszechświatowym bankiem informacji, są osoby, które mają takie zdolności, że po prostu są w stanie przy pomocy innego zmysłu, który jest niezbadany, podłączyć się na przykład do historii danego miejsca, tak? Drugi przypadek, kiedy te duchy występują, to jest po prostu tak zwana pamięć miejsca. Coś się stało, jakieś emocje się wyryły, no i pojawia się tak zwany fantom, który się pokazuje. Na jakiej zasadzie, tego też nie rozumiemy. No i jest jeszcze ta możliwość trzecia, która mówi, że po prostu rzeczywiście są dusze, które w jakiś sposób nie mogą dostać się do swojego naturalnego środowiska i są cały czas uwięzione w świecie materialnym. I jak to wygląda, bardzo ciekawie pokazuje nam wspomniana tybetańska Księga Umarłych. Tylko że tybetańska Księga Umarłych jest bardzo skomplikowanym dziełem. Także polecam, ja kiedyś napisałem na ten temat artykuł, gdzie to wszystko wyłożyłem trochę prościej, on jest chyba na Onecie dostępny, także sobie poszukajcie. Także to było pytanie o duchy. Jeżeli chodzi o duchy, to ja uznaję, że w wielu przypadkach wiele przypadków jest prawdziwych, tak? Że rzeczywiście są osoby, które są zdolne do kontaktu z bezcielesnymi świadomościami, bo ja wolę to określenie. Natomiast jest pewien paradoks, jak mówię, jest pewna niewiadoma, która zawiera się w tym procesie, albo która jest zawarta między duchami, reinkarnacją, a na przykład doświadczeniami z bliskiej śmierci. Bo jak wiecie, osoby, które zmarły, osoby, które były reanimowane i formalnie zmarły i były martwe z medycznego punktu widzenia przez jakiś czas, no i potem wróciły do świata żywych, mówią o tym, że przenosiły się do zaświatów i tam obserwowały swoich bliskich i to sugerowało, że tam też jest jakieś życie. No dobra, no to skoro to życie jest, to mamy jedną sferę dowodową, bardzo szeroką, bo jak wiecie, tak zwane NDE, czyli doświadczenia bliskiej śmierci, no występują u bardzo wielu osób, u których doszło do zatrzymania krążenia. U bardzo niskiego procenta obejmują te wizje związane z tym dostawaniem się do innych krain, do jakichś innych, jak to się mówi, wymiarów, tak? Natomiast tego jest bardzo dużo i to świadczy, że coś się tam dzieje. No ale z drugiej strony mamy relację o reinkarnacji, zatem która możliwość jest prawdziwa? Może obie są prawdziwe? No i to by nam sugerowało, że ta rzeczywistość związana z życiem po śmierci rzeczywiście jest bardziej złożona. Jest bardziej złożona i my ze swojego punktu widzenia dostrzegamy tylko jedną część tego procesu. Natomiast on może być zupełnie inny. Zupełnie inny i bardziej skomplikowany. Makszaba pisze: od razu powiem, że dla mnie wiara w reinkarnację jest irracjonalna. Na początku na Ziemi kompletnie nie było życia. Gdzie wtedy były dusze? Na rozwój istot bardziej złożonych niż bakterie musieliśmy czekać parę miliardów lat. Czy jest jakaś racjonalna odpowiedź na te argumenty i nie chodzi o coś w stylu, że dusze przybyły z innego wymiaru? No tak, to jest kolejny problem. No ale jeżeli istnieje to pole świadomości, które jest takim po prostu, najprościej mówiąc, umysłem wszechświata, który się rozdziela i przy pomocy tego umysłu wszechświat
doświadcza sam siebie, widzi sam siebie, no to może tak naprawdę ta świadomość zawsze tu była, tylko obdarzała inne formy życia. Te, które my, te, które dla nas z tej, w naszym kręgu kulturowym są uznawane za takie, które po prostu duszy nie posiadają. O tym problemie ogólnie piszemy w nowym odcinku, nowym numerze Nieznanego Świata. Tutaj widzę wiele waszych pytań i są bardzo ciekawe. Także jak mówię, odpowiedź na to na pytanie, gdzie były dusze, nim się pojawił człowiek, jest trudna bez wchodzenia na pole tych dywagacji religijnych, no bo z tego religijnego punktu widzenia rzeczywiście na to pytanie trudno odpowiedzieć. Ale jeżeli przyjmiemy, że istnieje to pole świadomości, to jak mówię, może ono tutaj było cały czas i jest ono wieloaspektowe, to pole. Obejmuje nie tylko świadomość w istotach niższych, tak zwanych, no nie wiem, czy niższych, takie jak zwierzęta, ale może też albo inaczej, albo po prostu wyraża się także w człowieku. Także ten zmysł kosmosu ma wiele form. No ale do tego, że po śmierci jest jakiś osąd, to nas przyzwyczaiły religie. No bo to też jest taka forma wychowywania człowieka, tak? Religia jest po to, żeby nie tylko dawać człowiekowi nadzieję, ale też żeby dawać mu takiego bata, jak to się mówi. Że jeżeli się nie będziesz zachowywał dobrze, no to masz przechlapane po śmierci. Tak to wygląda. Arek Konop pisze, zwierzęta, energia pierwotna, czyli żywiołaki. Tak, to jest też bardzo ważne pytanie, bo skoro istnieją świadomości bezcielesne, to one muszą być bardzo różne. Czyli wśród tych świadomości bezcielesnych są zarówno... I tutaj właśnie trudno mi znaleźć odpowiednie porównanie, ale ktoś tutaj zapytał przed chwilą o demony na przykład. O demony, o duchy. Ta gradacja świadomości może być bardzo różna. Może istnieją jakieś po prostu nieznane formy świadomości, takie dzikie formy świadomości, właśnie jak żywiołaki. Mateusz Kazimierczak pisze, a propos śmierci klinicznej i tego typu relacji, źródła ezoteryczne mówiły kiedyś o pułapce na duszę w postaci białego światła. Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawa koncepcja, ostatnio bardzo rozpowszechniona, mówiąca o tym, że to białe światło widziane w czasie NDE to jest jakaś pułapka, natomiast nie jestem w stanie tutaj roztrząsać, jak jest naprawdę. Tak, wiele rzeczy, o których dzisiaj mówimy, po prostu zawsze będzie zagadką. My sobie możemy, jak mówię, możemy sobie je rozkminiać, możemy o nich mówić, natomiast możemy o nich mówić tylko z naszej perspektywy. A co, jeżeli się okaże, że po śmierci nasza perspektywa się zmienia? Danielus pisze, bardzo ciekawa rzecz to jest. W książkach Michaela Newtona spotkałem się z tezą, że jedna dusza może żyć w kilku ciałach równocześnie. Jak się pan zapatruje na tak postawioną teorię? Tak, jest to bardzo ciekawa koncepcja. W zasadzie jest to troszeczkę związane z tym polem świadomości. Ta koncepcja, że jedna dusza animuje, że tak powiem, wiele ciał, troszeczkę się wiąże z hipotezą wieloświata. W jednym względzie, tak? Czyli jest sobie jakaś dusza i ona animuje kilka osób w wieloświecie tak zwanym, w różnych wymiarach. No ale może to też robić na Ziemi. I o tym mówiłem na samym początku, że w coś podobnego być może wierzyli Słowianie, w wieloskładnikowość duszy. Że ona ma kilka, nie jest monadą, nie jest jednostkowa. Ona się dzieli. I może na tym to właśnie polega. To jest bardzo ciekawa koncepcja. Pisze o tym dr Danuta Adamska-Rutkowska. Iwelios pisze, pozdrawiam Iweliosa. Podobne poglądy głosi Tom Campbell. Przyrównuje to do gracza ogrywającego kilka gier jednocześnie. Tak. Pytanie tylko, czy można w tych relacjach na przykład z regresji hipnotycznej znaleźć dowody albo przynajmniej sugestie mówiące o tym, że ta
ta hipoteza o tym, że jedna dusza animuje wiele osób, jest w jakiś sposób potwierdzalna, bo my wiemy, że, znaczy my wiemy, no istnieje takie srogie przypuszczenie mówiące, że każdy człowiek posiada kilka osobowości i dopiero w pewnym momencie rozwoju mózgu jedna z nich przejmuje kontrolę. I podczas regresji hipnotycznej bardzo łatwo do tych alter osobowości dotrzeć. Czasami sobie je budujemy na przykład. Budujemy w czasie życia. Czy istnieje jakaś hipertechnologia, która mogłaby łapać duchy, dusze? Bardzo ciekawe pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że skoro w XXI wieku jesteśmy w stanie mierzyć aktywność mózgu, i teraz już dochodzi do takich sytuacji, że prowadzi się badania nad osobami umierającymi i monitoruje się aktywność ich mózgu, to kto wie, co się stanie za 50 lat na przykład. No właśnie, Marcin Świetlicki, tutaj ta osobowość wieloraka bardzo blisko się wiąże z reinkarnacją, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, zdarzały się przypadki, że ktoś w czasie hipnozy odkrywał nie swoje poprzednie wcielenie, tylko na przykład swoje alter ego, jedno z wielu. Także trzeba troszeczkę być ostrożnym, jeżeli chodzi o te regresje. Szczególnie, że w czasie regresji bardzo łatwo jest coś człowiekowi, że tak powiem, zasugerować. I wszystko zależy od tego, jaki jest specjalista, bo ja nie podważam niektórych specjalistów, takich jak Michael Newton, ale zdarzają się także w Polsce bardzo znani hipnotyzerzy, często występujący, którzy są po prostu takimi trochę hochsztaplerami, że oni zrobią wszystko, żeby udowodnić, jak hipnoza działa. Natomiast, czy wiecie, jeżeli on wam powie, przenieś się teraz do poprzedniego wcielenia, gdzie byłeś kozą na przykład, no to wy to zrobicie. Tylko czy wy żeście rzeczywiście byli tą kozą, to już nie wiadomo. Tutaj jest dużo bardzo ciekawych komentarzy. Ja może przejdę do tych pytań z czata, bo nie z czata. Makszaba pisze, a to Makszaba był już. Marzena Pieskiewicz pyta, to też jest ważne pytanie, które często pada, ale bym przewrócił, które często pada w kontekście dyskusji o reinkarnacji. Łyknę. Czy prawdą jest, że Kościół katolicki uznawał reinkarnację, ale ten fakt usunięto? Czy w Biblii było coś o reinkarnacji, ale też to usunięto? No i to jest jeden z większych mitów dotyczących wędrówki dusz. Otóż nie ma o reinkarnacji śladów w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. I nic nie mówi o tym, żeby dusza miała na ziemię powrócić. I nawet jeżeli poczytacie komentarze na ten temat biblistów, to są tam ewidentne zaprzeczenia. Takie łapanie za słów na przykład Jezusa, który powiedział do Łotra, nie powiedział do Łotra, ty jutro powrócisz na ziemię, tylko powiedział, jutro będziesz ze mną w raju. Tak to chyba, nie, jeszcze dziś będzie ze mną w raju. W każdym bądź razie istniała wiara w preegzystencję dusz, która na pewnym poziomie jest bardzo podobna do reinkarnacji. Opiera się na tym, że Bóg stworzył jakąś liczbę dusz wcześniej, no i one sobie egzystowały. Możemy się zapytać, jak to się ma do reinkarnacji, czy to jest reinkarnacja? No nie jest tak do końca. Podyskutujemy sobie kiedyś o tym z Markiem Żylkowskim. Natomiast to jeszcze jedna rzecz. Jeżeli wierzył ktoś w wędrówkę dusz w chrześcijaństwie, to były to jakieś tam sekty. Nie było to nigdy koncepcją ogólnochrześcijańską. Także Claire nie zaakceptuje reinkarnacji nigdy z tego powodu, że reinkarnacja zdejmuje z człowieka trochę brzemię grzechu. Bo cokolwiek byś nie zrobił, to i tak wrócisz. Oczywiście religie Dalekiego Wschodu, w których reinkarnacja występuje, uznają to za karę. Natomiast w przypadku
takiego naszego europejskiego pojmowania reinkarnacji, no to jest trochę tak, że ona wchodzi w konflikt z chrześcijaństwem. Zatem ksiądz byłby bez pracy, gdyby istniała reinkarnacja w chrześcijaństwie, no bo on żyje z odpuszczania grzechów, nie miałby czego odpuszczać, no bo człowiek się i tak odrodzi. Tak. Przemek pisze, mózg potrafi tworzyć niezwykłe historie. Przypadek sawantów to dowód na to, wiele jak potrafi nasz mózg. Tak, nawet zwykły, nie trzeba być sawantem, nawet zwykły człowiek, który się na przykład czymś interesuje, który czyta książki i były takie przypadki opisane w literaturze, jest w stanie sobie stworzyć, albo jest hipnoterapeuta jest w stanie z takiego człowieka wykrzesać coś, co może wyglądać na historię z poprzedniego wcielenia. Także tak to wygląda. Tutaj pytanie, które już było. Janek pisze, niech Pan opowie o jakimś konkretnym przypadku, który Pana zaciekawił bądź szokował, albo dzięki któremu zmienił Pan postrzeganie odnośnie reinkarnacji. Mnie osobiście najbardziej ciekawiły te historie, kiedy pojawiały się tak zwane znamiona reinkarnacyjne. I był taki przypadek chłopca ze wsi Meiktila w Birmie, który, i on jest udokumentowany fotograficznie, tak w bardzo dużym skrócie. Ten chłopak, w ogóle w Birmie jest tak, że można imiona zmieniać w zależności od tego, w którym momencie życia się jest. Także ten chłopak się pewnie inaczej nazywa, ale pierwotnie się nazywał, nie pamiętam, zgubiłem to, coś tam. W każdym bądź razie chodziło o to, że urodził się w birmańskiej, normalnej, tradycyjnej rodzinie chłopak. No Birmańczycy jasnej skóry zazwyczaj nie mają. On wyglądał po prostu jak Europejczyk, nie jak Azjata. Był wysoki przede wszystkim, był bardzo wysoki, miał jasną skórę, rude włosy. No i on od początku twierdził, że jest inkarnacją amerykańskiego lotnika, który gdzieś tam kiedyś zginął. No i on oczywiście oprócz tego wyglądu miał szereg cech, powiedziałbym, i preferencji kulturowych, które wskazywały, że on jakoś odstaje od tego społeczeństwa. I Stevenson go odwiedzał, tego chłopaka, na przestrzeni lat. On potem został nawet lekarzem. Czyli on nie tylko posiadał te wspomnienia reinkarnacyjne, ale po prostu się wyróżniał wyglądem. I to był jeden z tych bardzo ciekawych przypadków, które dawały do myślenia. Nie ma dowodów na reinkarnację. Są przypadki, jak to określał konkretnie Stevenson, są przypadki sugerujące istnienie reinkarnacji. Mówienie o dowodach takich twardych to oczywiście jest coś, co robimy na potrzeby naszego streama. Tak? Chodzi o to, że poruszamy się często wśród różnego rodzaju, że tak powiem, haseł i musimy. Natomiast jeżeli chodzi o dowody takie twarde, no to nie wiem, czy takie byśmy uzyskali na przykład, no ale są przypadki sugerujące istnienie reinkarnacji. Czekam na Wasze pytania i czytam kolejne. Memento Mori pyta. Nie znam się ani trochę na reinkarnacji, ale ciekawi mnie, jak patrzę na świat, kto stoi wyżej w hierarchii. Ludzie, zwierzęta, rośliny czy kamienie. Czasem nawet patrząc na moje emocje, zachcianki, wydaje mi się, że jesteśmy jednak na samym końcu. No cóż, to jest bardzo filozoficzne pytanie. Bo jeżeli uznać, że najwyżej stoi ten, kto na Ziemi najdłużej żyje, no to oczywiście kamienie. One są wieczne, natomiast ludzkość jest tymczasowa. Tak samo jak cała biosfera. Natomiast ja myślę, że powinniśmy się wyzbyć tej gradacji bytów, tej koncepcji gradacji bytów dla lepszego zrozumienia nowych koncepcji świadomości, bo to nasze pojęcie, że człowiek jest zawieszony między gdzieś aniołami a zwierzętami, cały czas pokutuje, a może jest zupełnie inaczej. Może pora spojrzeć na to z innej strony. W którym momencie ciąży następuje wcielenie się? To jest też ciekawe, bo Stevenson o tym pisał.
że w niektórych przypadkach dzieci, jak mówiłem wcześniej, pamiętały dokładnie moment, w którym wchodziły w to ciało. I przypominam, że Stevenson zajmował się przypadkami pamięci reinkarnacyjnej świadomej. To nie były wspomnienia uzyskane podczas hipnozy, podczas regresji. Także rzeczywiście to wyglądało tak, że w ogóle to było ciekawe, bo on pisał, że w wielu przypadkach było tak, że w wielu przypadkach było tak, że nim to dziecko reinkarnacyjne przyszło na świat, to matki bardzo często, i to bez znaczenia, czy to był, jaka to była część świata, matki często miały sny, które zwiastowały pojawienie się tych dzieci. Czyli pojawiała się postać i ta postać czasami nawet mówiła coś, że zamierza się wcielić. Także to było bardzo, bardzo ciekawe. To niestety mi przeskakują bardzo szybko te pytania na czacie. Kolejne pytanie z listy. Kolejne pytanie z listy. I tutaj jest pytanie, które już było, czy reinkarnacja jest ewolucją ludzkiej duszy. No może, tak jak powiedziałem, chociaż nie mamy pełni obrazu. Ludzie na Ziemi doświadczają tylko tego, co jest im znane, czego mogą dotknąć. Natomiast po śmierci możemy poznawać szersze spektrum naszego istnienia. Iwelios pisze, są też relacje ludzi, którzy twierdzą, że pamiętają moment, w którym wybierają sobie rodziców, bądź wiedzą, do której rodziny trafią. Tak, jak mówię, szkoda, że nie ma tłumaczenia książek doktora Stevensona na język polski. Wiem, że jest tłumaczenie książki doktora Jima Tuckera, który był uczniem Stevensona i w sumie kontynuuje jego pracę. Jim Tucker zajmuje się wspomnieniami reinkarnacyjnymi u dzieci. Najbardziej go możecie kojarzyć z tego filmu dokumentalnego Chłopiec, który żył już kiedyś, tak to się chyba nazywało. Także mówię wam, jeżeli sobie sięgniecie do tej literatury, możecie odkryć naprawdę wiele ciekawych informacji, które jednak na wszystkie pytania wam nie odpowiedzą. One wskażą, że reinkarnacja jest możliwa. Natomiast w jakich warunkach do tego dochodzi i czy te nasze ziemskie interpretacje są stuprocentowo poprawne, tego nie wiemy. Teraz kolejne pytanko. Kolejne pytanko. Wiele z tych pytań, które żeście zadali, to już się wystrzelałem z tych pytań. Także jeżeli możecie, to zadawajcie tutaj na czacie, jeżeli jest coś ciekawego. Ja tylko mogę powiedzieć, że często trafiały do nas i trafiają na przykład do Nieznanego Świata czy do Radia Paranormalium informacje od ludzi, od rodziców, którzy twierdzą, że mają do czynienia z dzieckiem reinkarnacyjnym. W naszym kraju do tej pory to było traktowane tak troszeczkę z przymrużeniem oka. I tutaj Karambol pisze, syn mojego brata powiedział mu, kiedy miał około 5 lat, że to on go wybrał i latał za bratem, zanim się urodził, trzymając się jego plecaka. Ciekawe. Tak jak mówiłem, no, w Polsce mieliśmy do czynienia z kilkoma przypadkami historii o dzieciach reinkarnacji. Zazwyczaj to się ograniczało do takich skąpych wypowiedzi. Skąpych wypowiedzi, na przykład, o ja już kiedyś żyłem, albo w poprzednim wcieleniu, albo w innym życiu byłem tym małym, albo mój prawdziwy ojciec tam nie żyje, i tak dalej, i tak dalej. Także tych historii było sporo, tylko w naszym kraju istniała pewna bariera. Reinkarnacja, chociaż wiele osób w nią wierzyło, nie była powszechnie akceptowana. Czyli jeżeli by się po prostu rozeszło, że ktoś opowiada, jakieś dziecko o czymś opowiada, no to dla rodziny byłoby to często po prostu jakimś tam, no nie wiem, czy wstydem, ale byłoby źle widziane. Także nawet jeżeli takich historii było więcej, to ja podejrzewam, że one nie wychodziły poza cztery ściany danego domu. I czasami na przykład też było tak, że jeżeli dziecko o czymś opowiadało,
No to opowiadała, opowiadała, a rodzice myśleli, a tam opowiada jakieś pierdoły i to tyle. Natomiast jestem pewien, że w przyszłych latach, kiedy po prostu nastąpi taka liberalizacja światopoglądowa, będziemy mieli więcej tych relacji o dzieciach reinkarnacji, ale jest tu też pewna pułapka, którą bardzo widać w Stanach Zjednoczonych, dlatego że Jean Tucker, który tam teraz bada te historie ze Stanów Zjednoczonych, no to ona trafia na wiele historii, kiedy się chce, ktoś chce po prostu coś zarobić na tym dziecku reinkarnacji. Tutaj Akos pisze: najstarsza moja pamięć to jak jestem w brzuchu mojej mamy i słyszę, jak rozmawiają, ciężko to racjonalnie udowodnić. Ja słyszałem, pisze Vernox, ja słyszałem, pisze, że człowiek jak umiera, to nagle traci ileś tam gram wagi, bo dusza wychodzi z ciała. Tak, były takie eksperymenty prowadzone przez pewnego amerykańskiego uczonego, to chyba było 21 gram, tak? On prowadził po prostu eksperymenty, ważąc umierających pacjentów, suchotników, ale te eksperymenty nie przyniosły powtarzalnych rezultatów. Nie wiadomo, czy dusza ma wagę. Ale powracając do Jima Tuckera i tych dzieci reinkarnacji, to teraz mamy do czynienia. 21 gram, pisze Widget. Nawet jest taki film. Tak. Ja zapomniałem, jak się nazywał ten doktor. Jakoś tak bardzo znanie. Pamiętajcie, że to 21 gram duszy zostało zbadane w wieku XIX przy pomocy dość, no, czułego, ale jednak starego sprzętu. Wrócę wreszcie do tego Jima Tuckera. I on bada tam teraz przypadki rodziców, dzieci, i te dzieci mają pamiętać, że na przykład żyły w jakiejś tam epoce w Hollywood i pamiętają jakieś rzeczy i mają jakieś wspomnienia i tak dalej. Tak, wiecie, takie historie totalnie nastawione na bicie piany. Także będzie na pewno w Polsce też tak za kilka lat będzie, że pojawi się tych historii o dzieciach reinkarnacji więcej. Natomiast byli w Polsce badacze wspomnień reinkarnacyjnych, na przykład Lidia Stawowska i też wszyscy ci psychotronicy, którzy się zajmowali różną tematyką, też jakoś starali się w to zagłębiać. Natomiast dzieci reinkarnacji w przypadku Europy było dużo historii, na przykład z Wielkiej Brytanii i tak dalej. Była koncepcja, że dusza zbudowana jest z materii neutrina. No właśnie, czymkolwiek ta dusza jest, czymkolwiek jest świadomość, to ona musi działać w sposób taki, który jest jeszcze nie do uchwycenia. Kolejna rzecz jest taka, i tutaj mogę to powiedzieć, że zdarza się, że ludzie, którzy są cofani w pamięci w czasie regresji do poprzedniego życia, mają bardzo podobne te wspomnienia reinkarnacyjne. Na przykład, że jest nadmiar faraonów, nadmiar księżniczek i tak dalej, i tak dalej. A historia Marcinka, o której mówi RB. No jest taka historia, no to słyszałem o tym, no ona się mieści w tych ramach. Ja mogę przywołać tutaj przypadek opisany przez Adę Edelman na przykład kiedyś w Nieznanym Świecie. I to był przypadek chłopczyka, który się nazywał Piotruś, on chyba ze Śląska pochodził. To było, no było chyba jeszcze za PRL-u. Wyglądało to tak, że po prostu był chłopaczek, pochodził z takiej średnio sytuowanej rodziny, on był najmłodszy. No i on miał pewien defekt, znaczy defekt, no, był lekko opóźniony. No i po prostu rodzina, nie wiedząc, co z nim robić, oddała go do ośrodka takiego. I w tym ośrodku zajęła się nim pewna lekarka, i to ta lekarka, Adzie Edelman, zrelacjonowała, co się tam działo. No otóż był Piotruś, ale w Piotrusiu były trzy inne osoby. I on z jednej strony, możemy powiedzieć, że cierpiał na syndrom osobowości mnogiej. Ale z drugiej strony, on po prostu raz na jakiś czas stawał się kimś innym.
Raz był po prostu sobą, zwykłym dzieckiem, na drugi dzień był facetem ze Lwowa. Mówił z tym charakterystycznym zaśpiewem, opowiadał, co tam w tym Lwowie jest, mówił, gdzie były jakieś sklepy. Żył w czasach, i on w tej swojej lwowskiej świadomości, żył w czasach przedwojennych. I na przykład potrafił się zapytać pielęgniarki, wie pani, chyba wojna idzie, bo na świecie się takie dziwne rzeczy dzieją. To było fascynujące, bo on tej wiedzy o Lwowie w żaden sposób nie mógł zyskać z innych źródeł. Ale on był również w tym swoim kolejnym alter ego mnichem. Mnichem ascetą, który modlił się w jakimś innym języku. Natomiast oni nie potrafili wtedy zweryfikować, w jakim on się języku modli i prawdopodobnie tego nie zrobiono. Natomiast starano się zweryfikować, czy on o tym Lwowie mówi prawdę. Było to możliwe, ponieważ tam wśród personelu była osoba, której rodzina pochodziła z Lwowa. Polacy. Repatrianci. No i okazało się, że tak, że on nie tylko dobrze mówi w tej gwarze lwowskiej, ale też posiada skądś wiedzę o tym. Czyli no było to co najmniej zastanawiające. Nie wiem, co się z tym chłopakiem potem stało, niestety. Mógł być opętany w jakiś sposób, no ale nie miał żadnych innych, że tak powiem, efektów, które towarzyszą opętaniu. Może to świadczyło o tym, że rzeczywiście jedna dusza inkarnuje wiele ciał i czasami zdarza się jakiś błąd. Albo po prostu on poprzez swoją chorobę miał dostęp do tego, co się nazywa wszechświatowym bankiem danych, kroniką Akaszy. Czy w śnie może nam się coś przypomnieć z poprzedniego wcielenia? Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego, że to jest zbyt spekulatywna materia. Czy możemy sobie coś z poprzedniego... Jeżeli dobrze pogrzebałem w archiwum Meneś, to ten chłopczyk chyba się nazywał Leon. Nie, Leon to było to jedno alter ego chyba. Z tego, co pamiętam. Om Seti. Ciekawa sprawa, może też dowód sprawy. Tak, o Om Seti sobie poszukajcie, bo to dużo, dużo by mówić. Bardzo ciekawa sprawa. W sumie wpisująca się w ten. O czym ja tam jeszcze miałem powiedzieć. No i tak to jest, że niektóre z tych historii są bardzo sugestywne, inne nam wskazują, że no może istnieć reinkarnacja w tym rozumieniu, o jakim mówimy, ale może też być tak, że to wszystko jest szerszy proces, że istniejemy nie tylko w morzu, pływamy w morzu informacji, ale też może pływamy w morzu bytów niewidocznych. Być może nasze mózgi po prostu mogą mieć dostęp do tej bazy danych naszego gatunku na przykład, ale nie dysponujemy tym na co dzień. Czy poprzednie wcielenia mogą mieć wpływ na nasze obecne życie? Dobre pytanie. Bo okazuje się, że dr Stevenson, który badał te dzieci reinkarnacji, odkrył, że w ich przypadku, i to było chyba takie najbardziej widoczne, że one żywiły pewne fobie. Fobie, lęki wynikające z tego, jak zmarły w poprzednim życiu. Czyli one na przykład bały się wody, kiedy ich śmierć była w poprzednim życiu związana z wodą i tak dalej, i tak dalej. Czyli te niektóre nawyki, tak jak w przypadku tego chłopczyka, który wyglądał jak Amerykanin, też przechodziły. A czym jest ta baza danych? Czy to tylko zapisane to, co będzie, czy to kreacja? Znaczy to jest koncepcja tej wszechświatowej bazy danych, no to wywodzi się z tak zwanej kroniki Akaszy. Kronika Akaszy to jest taki koncept, który mówi, że wszystkie informacje we wszechświecie są gdzieś zapisane, w polu, którego nie widzimy. To oczywiście w nowszych formach też funkcjonuje. Natomiast nie jest powiedziane, że dzieci reinkarnacji podłączają się do wszechświatowego pola danych.
Może to pole funkcjonuje tylko w zakresie naszego gatunku. No tak, Krzysztof Andrzej, te historie reinkarnacyjne zawierają często bardzo drastyczne szczegóły. Takie, które trudno powtórzyć. Tortury na przykład i tak dalej, i tak dalej. Czyli te dzieci o tym mówiły. Pamiętały, Stevenson to wszystko udokumentował w swoich książkach. Niektórzy twierdzą, że można sprawdzić reinkarnowanie się sławnych osób. Często występuje fizyczne podobieństwo i jakieś talenty. Czy jest to możliwe, czy da się zbadać? Tak, to jest jeden z tematów bardzo często poruszanych, bardzo żywych i popularnych. Zwraca się uwagę na fizyczne podobieństwo między ludźmi żyjącymi w różnych epokach. Natomiast jestem dość sceptyczny co do tej koncepcji, dlatego że po prostu no, ludzie bywają do siebie podobni. I wiecie, no fajnie jest wierzyć, że na przykład byłeś podobny do jakiegoś króla. Ale czy nim byłeś? Na przykład ciekawe jest to, że jeżeli ktoś jest poddawany regresji, to jak mówię, zazwyczaj ma, większość ludzi ma jakieś tam skojarzenie, że było królem, księżniczką, faraonem, a już mało jest takich przyziemnych scenariuszy. To nam wskazuje, że po prostu ci ludzie mogą docierać do jakiegoś swojego wyimaginowanego, czasem nawet alterego. Czy zdarzyły się, albo jest to możliwe, by reinkarnacja dokonywała się wstecz w czasie? Znaczy się nie rozumiem za bardzo. Aha, to znaczy, czy na przykład ktoś posiada wspomnienia z tego, że na przykład żył w przyszłości? To muszę powiedzieć, że ja spotykałem się z takimi historiami. Ale musicie wiedzieć, że jeżeli chodzi o te przypadki pamięci reinkarnacyjnej u dorosłych, świadomej pamięci reinkarnacyjnej, to jest tutaj, jest to bardziej skomplikowana sprawa i bardziej taka krucha, bo jest mało przypadków, kiedy osoba dorosła pamięta świadomie, kim była w poprzednim życiu. Znaczy, ja nie mówię, że takich przypadków nie ma. Natomiast jest to krucha materia z tego powodu, że tego typu zdarzenia, tego typu przypadki bardzo łatwo wytłumaczyć sugestią na przykład, albo kryptowspomnieniami, albo fałszywymi wspomnieniami. Także dlatego zwracano uwagę na dzieci, bo po prostu dzieci, jedno, że nie mogły się dowiedzieć niektórych informacji, a często nie miały nawet takich możliwości, tak? Bo pamiętały szczegóły z życia kompletnie obcej osoby. A co z duszami, które inkarnowały się w dziecko, które potem zmarło przy porodzie? Dobre pytanie. Szczerze mówiąc, nie wiem. Pewnie znaleziono by, dałoby się znaleźć na to odpowiedź w zapisach regresji. Bo nie, nie, na pewno takie przypadki były. Doktor Grof pisał o świadomości zbiorowej. Tak, ta świadomość zbiorowa to bardzo ciekawy temat. Nawet myślę, że wykraczający poza tematykę dzisiejszego lajta. Dlatego, że można by tutaj podłączyć wiele innych tematów. Czytam tutaj wasze pytania. Czy ludzie po NDE mówią coś, co może sugerować dalsze wcielenie, reinkarnacje? Pyta Piotr Malanowski. Dobre pytanie. No samo NDE... tak. Powiem wam tak. Ale to byśmy się musieli wczytać w poszczególne historie. Bo NDE, czyli te historie ludzi, którzy byli na krawędzi śmierci, widzieli inne światy, spotykali bliskich, to często było tam podkreślone, że i to nawet jest taka książka Polskie życie po życiu i tam mi się przypominają takie historie, że ktoś był, na przykład widział tych swoich bliskich, takich, których nawet nie znał, ale to mu potem tam zostało powiedziane, że to są bliscy, no a na przykład niektórych nie było i że zostało mu wyjaśnione, że niektórzy odeszli, ale to musielibyśmy
musielibyśmy wejść w szczegóły i te szczegóły nie zawsze są regułą, że tak powiem. Damian M. pisze, możliwe, że reinkarnacja jest następną częścią naszej ewolucji. Może. Ale tu jest ciekawych komentarzy, aż mnie gardło już boli. A może jest tak, że gdy umieramy, my dalej żyjemy, ale dla innych. Tak się tworzą inne wymiary. No z tymi innymi wymiarami to jest tak, że zależy od którego autora czytacie, to jest tak, że na przykład Michio Kaku w swojej hiperprzestrzeni chyba pisze, że inny wymiar to jest po prostu ta nasza rzeczywistość, tylko bardziej fizycznie przesunięta w inną stronę. Także. Tutaj są pytania jeszcze o tym wpływie innych poprzednich wcieleń na obecne życie. No, bardzo możliwe, tylko zwróćcie uwagę na coś takiego. Ja tutaj oczywiście nie chcę deprecjonować niczego, tylko staram się zadać pewne pytanie. No bo skoro rzeczywiście reinkarnacja, wędrówka dusz jest ewolucją, no to byłoby chyba logicznym przyjęcie, że coś z niej wynosimy. Czegoś się uczymy. No i pytanie, gdzie jest ta wiedza w nas? Dlaczego ona jest zablokowana? Na przykład dlaczego te dzieci reinkarnacyjne tracą tą pamięć? I ona nie jest im potrzebna, że mają tylko fobię, a nie mają chyba żadnej wiedzy, która mogłaby być z naszej perspektywy użyteczna. No bo powinno być tak, że skoro żyjemy długo i wiecznie, no to zyskujemy szerszy wgląd w człowieczeństwo, w wiedzę. No a tak raczej każdy z nas jest niedoskonały. Jak długo dusza po śmierci przebywa po tamtej stronie, pomiędzy wcieleniami i co się z nią dzieje? Bardzo ciekawe pytanie. Kolejne. Jest cały szereg badań, między innymi dr Wambach chyba na ten temat. Jest bardzo dużo ludzi, badaczy, którzy się zajmowało świadomością między wcieleniami. I tam było szczegółowo powiedziane, co się działo, że te świadomości, te dusze, jak tam kto woli, egzystowały sobie po prostu w jakimś rodzaju zaświatu, który mogły podpatrywać nasz, ale istniały, tak jakby przebywały w świecie zupełnie innym i dopiero po pewnym czasie zlewały się, że tak powiem, z embrionem i stawały się człowiekiem. Czyli ta pamięć o życiu przed życiem to fascynujący temat, o którym może sobie jeszcze kiedyś powiemy. Reinkarnacja, inne wymiary, splątania kwantowe, fenomeny mające pewien wspólny mianownik. Mające, może, fenomeny prawdopodobnie istniejące, fenomeny trudne do uchwycenia, trudne do wytłumaczenia, mówiące o tym, że nasza rzeczywistość jest szersza niż się wydaje. Oczywiście z reinkarnacją jest tak, że ona ma też bardzo duży ładunek emocjonalny. No bo reinkarnacja nam mówi, że no nasze życie ma jakiś sens, że jak umrzemy, no to po pierwsze urodzimy się znowu, jest szansa na to, że nie wszystko przepadło, że nie jest tak nam się trudno pożegnać z tym światem, że się czegoś uczymy. No ale jak mówię, z tej perspektywy po drugiej stronie wszystko może wyglądać zupełnie inaczej. To może być proces, który jest dla nas niezrozumiały. Dlaczego nie możemy pamiętać poprzednich wcieleń? Pisze Daniellus. No właśnie nie wiem i to jest wielka zagadka. Także dla doktora Stevensona to była zagadka, bo te dzieci się wyzbywały tych swoich wcieleń, tych swoich poprzednich osobowości. Oczywiście w jakimś stopniu one tam wpływały na nie, ale dlaczego nie pamiętamy tych informacji? Nie wiem. Może to wynikać z faktu, że rzeczywiście reinkarnacja nie jest tym, co myślimy. Że ona jest podłączeniem się do informacji o kimś innym po prostu. Czyli rozumiecie, że to dziecko wcale nie było kimś innym, ale ono czytało informacje o kimś, które są gdzieś zawieszone w naszej rzeczywistości. Czy istnieje demon? Zależy, o jakiego demona pan pyta, w jakim rozumieniu.
Bo jeżeli na przykład uznamy, że demonem może być jakaś bezcielesna świadomość, która nie ma formy materialnej, ale może sobie egzystuje gdzieś w tym zaświecie, no to tak, tej koncepcji jest bardzo blisko do koncepcji demonów. Znaczy to tutaj możemy sobie tworzyć milion wersji tego, jak reinkarnacja przebiega i czym jest. To nie sądzę, że ktoś zna odpowiedź. Można znaleźć, nie wiem, można tworzyć jakieś hipotezy. Czy one są dobre? No nie mam pojęcia. Ciągły przyrost ziemskiej i ludzkiej populacji przeczy całkowicie reinkarnacji. Tak, to jest jeden z minusów. No bo po prostu ja nie wiem, czy przeczy, no może te dusze, może istnieje jakaś fabryka duszy i te dusze są gdzieś tam produkowane w warunkach, których nie znamy. Zawsze tutaj, bo poruszamy się trochę po abstrakcyjnych polach, już starając sobie tłumaczyć, jak reinkarnacja działa, czym jest. Natomiast jeżeli przejdziemy do tych konkretów mówiących o tym, że takie doświadczenia, takie zjawiska istnieją i pozwalają nam wysnuć pewne wnioski, no to już robi się ciekawie. Natomiast ja jak mówię, ja rozumiem, że reinkarnacja jest bardzo sugestywna, że jak mówię, wiele osób sobie ją inkorporuje na przykład do swoich wierzeń, chociaż no nie powinno z punktu widzenia na przykład Kościoła katolickiego. Tak, tutaj się pojawia mnóstwo tematów, pytań. Widzę, że bardzo się rozemocjonowaliście w tej dyskusji. Podobno generał Patton miał bogate wspomnienia z poprzednich wcieleń. Tak, on chyba mówił o tym wprost nawet, że w takie coś wierzy. Zresztą nie pamiętam, ale chyba Napoleon też. Było wiele osób, które wierzyło w reinkarnację. Czy w czasie reinkarnacji można zmienić płeć? Być wpierw kobietą, a później mężczyzną? Tak, są takie przypadki, że ktoś miał wspomnienia z innej płci. Pisał o tym dr Stevenson. Ale jak mówię, no były też przypadki, to są przypadki kontrowersyjne, kiedy pisał o nich na przykład Ian Wilson, kiedy ktoś miał wspomnienia z bycia zwierzęciem, na przykład niedźwiedziem. Był taki facet, z którym się coś zaczęło dziać. I był normalny, zachowywał się normalnie i zaczął być nagle agresywny. Poszedł do psychiatry, to było w Stanach albo w Wielkiej Brytanii. Wilson to opisuje. No i poszedł do psychiatry, zaczęto go tam analizować, no i zahipnotyzowano go. Okazało się, że zaczęła przejmować kontrolę nad nim alter ego, które było niedźwiedziem, który żył w czasach prehistorycznych i zmagał się z ludźmi. Został zabity przez ludzi. Podobno Trump jest reinkarnacją Pattona. No nie wiem. Trump też, wiecie, no. Podczas reinkarnacji możemy zbierać doświadczenia, które w jakiś sposób są nam potrzebne. No tak, to jest jeden z tych punktów widzenia na sens w ogóle reinkarnacji, ale jak mówię, może być zupełnie inaczej. Wizard pisze, jak byłem dzieckiem, mówiłem ciągle, że mam mieszkanie w Belgii i zmyślałem słowa, co miały brzmieć jak język belgijski. No wiecie, no, tak jak powiedziałem, no, reinkarnacja to jest taki temat, który można pod wiele rzeczy podpiąć. Natomiast nie zmienia to faktu, że rzeczywiście takie przypadki były. Piszcie jeszcze pytania, bo z tych pytań, które były zadane na
Na społeczności to w większości żeśmy już odpowiedzieli. Odpowiedziałem. Ja swego czasu w Nieznanym Świecie opublikowaliśmy taki cykl artykułów o reinkarnacji, bardzo bogaty pod względem treści i spojrzeń na reinkarnację. To było parę lat temu. Może tutaj gdzieś pod lightem umieszczę linki do tego. Znaczy to było bardzo wiele odcinków tego cyklu, ale może przynajmniej ten pierwszy odcinek jakoś tam umieszczę. Co jeszcze? No ja mogę powiedzieć na przykład o swoim skąpym doświadczeniu reinkarnacyjnym związanym z regresją. No to było wiele lat temu. Byłem poddany przez kolegę regresji i trudno było cokolwiek tam przebrnąć, jakoś miałem opory z dotarciem do swojego poprzedniego wcielenia, ale w pewnym momencie udało się. Udało się, było to, dziękuję Karpi, było to bardzo trudne, bardzo szybkie i zobaczyłem siebie, najpierw zobaczyłem zwierzę, takiego wielkiego bawoła, to nie byłem ja chyba, natomiast obok bawoła stał Chińczyk. Ja byłem tym chińskim chłopem w tym takim kapelutku, wiecie, takim stożkowatym. I nie byłem Kleopatrą, nie byłem rycerzem, byłem chińskim chłopem. Michael Newton, tak, jeden z autorów wydanych w Polsce, których polecam, chociaż to też jest bardzo specyficzne spojrzenie na reinkarnację, ale bardzo ważne. Co by tłumaczyło brodę, AB? Nie, na Chińczyk brody nie miał, pamiętam go, tak malutki był. To się widzi tak jak podczas snu? Tak, podobnie. Znaczy ja tak miałem, no to był dosłownie przebłysk. Niektórzy widzą więcej. No to było kupę lat temu, pamiętam. Potem już jakoś nie było okazji. Chociaż może kiedyś. Także takie rzeczy, moi drodzy. Rozgadaliśmy się jak zwykle na temat reinkarnacji. Może takie krótkie podsumowanie. Podsumowanie będzie takie, że reinkarnacja, czy warto się poddać regresji, poleciłby ją pan? Tak, warto się poddać regresji, ale warto wybrać specjalistę, który jest zaufany. Nie taki, który powie panu, przenieś się pan teraz do poprzedniego wcielenia, gdzie tam coś tam, tylko który będzie powoli cofał do... Nie odbędzie się to może w czasie jednej wizyty. Proszę polecić jeszcze innych autorów piszących o reinkarnacji tłumaczonych na polski. Oho. No o reinkarnacji kto pisał? Na przykład pisał taki polski autor, zapomniałem jak on się nazywał. Na pewno bym Tuckera polecił. Na pewno bym polecił Tuckera, Newtona, kogo jeszcze? Wielu polskich autorów pisało. Karpi, to dowód, że koncepcja wędrówki dusz nie była obca współczesnym Jezusa. No, niby tak, ale... Poczekajcie, bo jest sporo pytań. Niby tak, ale tutaj mieliśmy to podane w trochę innym kontekście, kontekście prorockim. Także i trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że nie wiemy, czy chodziło o to, że to jest ta sama osoba, czy to jest osoba, która pełni tą samą... A, Donimirski, tak. Iwelios Donimirski właśnie. Donimirski pisał o... bardziej, z tego co pamiętam, o takim kontekście hipnotycznym reinkarnacji. A może pamiętamy wspomnienia swoich przodków, a nie własne wcielenia. Nie jest to wykluczone, że w niektórych przypadkach może tak być, tylko najpierw musimy udowodnić, że istnieje możliwość dotarcia do wspomnień swoich przodków.
Jak mówię, no, Jezus, nie wiem, czy mógł nauczać o reinkarnacji, dlatego że Jezus wywodził się z kręgu kulturowego, gdzie reinkarnacja nie istniała. Jeżeli uznamy, że Jezus rzeczywiście był na naukach w Indiach, to może coś stamtąd przyniósł. Natomiast musimy udowodnić hipotezę o tym pobycie Jezusa w Indiach. Powoli się będziemy zbierać chyba, bo już 1,5 godziny minęło. Dajcie znać w komentarzach, czy tam gdzieś, jakie inne tematy live'ów by Wam pasowały, takie już wykraczające poza sferę UFO. Bo te pytania i odpowiedzi to jest fajna forma, gdzie możemy się spotkać i porozmawiać o różnych rzeczach. I dajcie znać, czy inne pory by Wam odpowiadały, nie tylko te wieczorne, bo można te lajty też organizować w innych momentach. Także dajcie znać, jak macie jeszcze jakieś pytania, to rzućcie. Trzeba iść spać niedługo. Trochę żeśmy. Czy może Pan polecić jakiś hipnoterapeutów zajmujących się regresją? No raczej to ja bym polecił, żeby szukać w najbliższym otoczeniu. Szukać w najbliższym otoczeniu, sprawdzać. Teraz jest w ogóle sporo tych hipnoterapeutów oferujących możliwość dokonania regresji. Dawniej to było ich mało, teraz jest ich sporo i proszę patrzeć na referencje takich hipnoterapeutów. Powiedziałbym, że ci najbardziej znani to akurat chyba ja bym ich nie polecał. Ci, co ich najczęściej w telewizji widzicie. W telewizji, w internecie. Może kiedyś z Arkiem Kocikiem porozmawiamy o hipnozie, bo on wiem, że zajmuje się tym. No dobrze, słuchajcie, to dzięki Wam za uwagę. Zapraszam we wtorek na kolejny film na kanale UFO Historie. Rzućcie jakieś informacje na temat tego, jaki inny light by Wam się podobał, nie ufologiczny, bo jak mówiłem, nie samym UFO-em człowiek żyje. Cóż, dobranoc Wam, trzymajcie się tam w jakiś sposób. Miłego tygodnia, trzymajcie się, nie dajcie się. No i do zobaczenia. Ciekawe, jak się to wyłącza teraz. Nie wiem, jak się to wyłącza. Już wiem.